seminarium w Pelplinie, dokąd trafił po maturze Edmund Piszcz, warunki bytowe były początkowo bardzo spartańskie. Dla zahartowanego harcerza nie było to jednak problemem. Może nawet te trudne warunki, bo jeżeli dostaje list, że pana przyjęto, ale prosimy przysłać, żeby wziąć z sobą siennik, wziąć z sobą sztućce, tam inne rzeczy, no więc widać, że człowiek wchodzi w środowisko bardzo gołe. No ale jednocześnie nikt z tego problemu nie robił i spaliśmy dobrze i było kapitalnie, prawda? Jednak nad Pelplinem wisiał jeszcze cień wojny. Podczas okupacji Niemcy zamienili zabudowania poklasztorne w więzienie i rozstrzelali prawie całą przedwojenną kadrę seminarium, profesorów, kanoników i pracowników kurii. Gdy Edmund Piszcz rozpoczynał tam naukę, zajęcia prowadzili nowi wykładowcy. Księża, którzy w dorosłe życie wchodzili w czasie I wojny światowej. Jako klerycy byli wezwani do wojska pruskiego i wtedy przeszli, no czy Francję, zwłaszcza okopy, w każdym razie całą grozę. Nasz rektor świętej pamięci, ksiądz Grochocki, bardzo zacny człowiek, był artylerzystą i myśmy to czuli, dlatego że on był ciągle słabego słuchu. To się objawiało między innymi w tym, że nigdy nie potrafił drzwi zamknąć cicho. Prawdziwie wielcy ludzie nie chcą zazwyczaj chwalić się swoimi dokonaniami i znajomościami. Nie są też skorzy do pochopnego oceniania zachodzących zmian. Profesorowi Stanisławowi Achremczykowi udało się jednak namówić arcybiskupa Edmunda Piszcza na refleksję dotyczącą dzisiejszego pełnego pośpiechu świata. Ja jestem zdania, że jest więcej ludzi dobrych niż złych, tylko pamiętać trzeba, że dobro jest zawsze ciche, skromne, pokorne. Zło jest reklamiarskie, głośne. Uczyni pan coś dobrego, to pracę nie interesuje, ale wystarczy coś potknięcie, to już prawda, wszyscy od razu wiedzą. I... Jest takie piękne polskie słowo, nad którego znaczeniem rzadko się dzisiaj zastanawiamy. Duszpasterz. Jak najbardziej pasuje ono do arcybiskupa seniora archidiecezji warmińskiej, kontynuującego piękne tradycje świętej Warmii, przypominające o chrześcijańskich korzeniach Europy. Mamy nadzieję, że ten film, pokazujący bardzo wyrywkowo jego aktywne życie, przybliżył widzom Edmunda Piszcza również jako niezwykłego człowieka. Człowieka wielkiej kultury. Polaka, którego rodzina doświadczona została boleśnie przez naszą trudną historię. Biskupa, którego dewizę miłujmy czynem i prawdą, mógłby przyjąć jako swoją chyba każdy uczciwy człowiek.